Prawie 4 miliony złotych do wydania, 15 zadań publicznych do realizacji i wiele propozycji do zgłoszenia. W Jaworznie ruszyła 12. edycja jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj w dość nietypowy sposób można było oddać swój głos podczas masowego pisania wniosków w Urzędzie Miasta, o czym zaraz opowie Magda Sincewicz. Rowerowy tor pump track, geopark z stężnią czy imponujący nowoczesny kompleks rekreacyjny w samym centrum miasta. One już są. Wszystkie stworzone w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Jak widać, warto oddać władzę w ręce mieszkańców, bo wiedzą jak to wykorzystać. Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im tak naprawdę potrzeba. My wiele projektów realizujemy w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Jednym z przejawów tej współpracy jest właśnie tej partycypacji, właśnie realizowany od wielu lat budżet obywatelski. Tutaj coraz więcej środków na to, żeby mieszkańcy sami podejmowali decyzje, co chcą zbudować, w co chcą inwestować. Przy ich udziale realizowany jest także szereg innych miejskich projektów, takich jak m.in. rewitalizacja dworca w Szczakowej czy działania w ramach akcji Jaworzno w dyskusji, bo kto jak nie oni wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby. Tak jak pan Piotr, który przyszedł dzisiaj, by przy pomocy urzędników złożyć wniosek w tegorocznym budżecie obywatelskim. Jest to na tyle dobre i wygodne, że po prostu w każdej dzielnicy widzimy, czego brakuje i chcielibyśmy po prostu rozbudować to, co na czym największy jest popyt. Tym razem chodzi o rozbudowę jednego z boisk z dodatkową strefą atrakcji dla dzieci. Wśród wcześniejszych, najczęściej zgłaszanych propozycji znalazły się m.in. place zabaw, siłownie pod chmurką czy dodatkowe miejsca parkingowe. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że raz do roku mogą w ten sposób zdecydować o tym, co się w przestrzeni ich najbliższej dzieje i no już jest taki element stały. I mimo, że masowy maraton pisania wniosków trwał tylko jeden dzień, to nie koniec głosowania. Swoje propozycje może zgłosić każdy, zarówno wypełniając ankietę, jak i w sposób elektroniczny. Każdy mieszkaniec może zagłosować raz, wskazując jedno zadanie. Nabór potrwa do 3 czerwca. Wyniki poznamy jesienią.